tylko trochę państwa naoszukiwałem przed przerwą, żegnając się już, ale prawdą było, że wciąż ważne, gorące pytania będziemy stawiać na antenie telewizji w Polsce.pl, a to pytanie brzmi, kto wykorzystuje śmierć Pawła Adamowicza. Razem ze mną w studiu Jacek Karnowski, Marcin Wikło, Tygodnik Sieci, portal w polityce.pl. Panowie, nie oszukujmy się, również wobec nas takie zarzuty jak te, o których za chwilę będziemy mówić, się pojawiały i wciąż pojawiają w związku ze śmiercią Pawła Adamowicza. Nas też się niekiedy wrzuca do tego garnka z ludźmi, którzy powinni się smażyć w piekle za nagonkę, jaką rzekomo rozpętali wobec zamordowanego prezydenta Gdańska. Zobaczmy, co piszą w ostatnich godzinach w tej sprawie takie postacie jak na przykład Tomasz Lis, redaktor naczelny Newsweeka. Nie spokorniał po swoich zdrowotnych przeżyciach w ostatnim czasie. Niemal dokładnie rok temu doszło do straszliwej zbrodni z nienawiści, pisze. Ta nienawiść była z premedytacją generowana i podsycana. Ludzie, którzy to robili, są winni podżeganiu do zabójstwa i ponoszą dużą część odpowiedzialności za śmierć Pawła Adamowicza. I kolejny głos, bardzo podobny, choć nieco bardziej precyzyjny. Uważam, że osoby odpowiedzialne w TVP za szczucie na Pawła Adamowicza, pisze Roman Giertych, powinny ponieść odpowiedzialność karną. No i straszy pan mecenas. Przyjdzie czas, gdy tego dopilnujemy. Jak bardzo niebezpieczne jest to, co wypisują ci panowie, Jacku? No, ja czekam, kiedy powiedzą wprost, no, nie wolno nas trzeciej RP krytykować. Po prostu nie wolno, tak? To jest nagonka, zawsze jest nagonka. No, co innego jak media lewicowo-liberalne, które miały w Polsce przecież przez ponad grubo dwie dekady pełen monopol, rozjeżdżały po kolejnych przeciwników, czy tych, których brały na cel. No, to była wtedy natura demokracji. Od kiedy mamy w Polsce realny pluralizm, to nagle się okazuje, że nagonki są czymś straszliwym. Ja czekam na ten komunikat, nie wolno nas krytykować, bo w tej sprawie jest dla mnie zasadnicze pytanie następujące. Ono jest następujące. Czy postać Pawła Adamowicza i to, co się za nią kryło, uzasadniało podejmowanie sprawy przez dziennikarzy? Czy to było uzasadnione? No, w przypadku tego, co robił Tygodnik Sieci, ale także Telewizja Polska, jak najbardziej. No, czy po prostu tych zarzutów było realnie bardzo dużo i one nie były wymyślone. One to były się wszystko jakoś skupiło, że nie były wymyślone, Polskiej, tak? Dowodzi. Nie, zauważmy, że jest akt oskarżenia w tej sprawie. Był akt oskarżenia. Zauważmy, że zupełnie nie ma odnoszenia się do tej sprawy. Nie ma obrony. To jest jakby próba zawrzeszczenia, zakrzyczenia tych wszystkich spraw tą wielkością tego pomnika, który się stawia. Myśmy o tym z Marcinem pisali. No, ważny, głośny tekst, ważny, bo SDP tak uznało, chociażby honorując go przed paroma laty, dotyczący tajemnicy fortuny Pawła Adamowicza. Tylko że przed rokiem, mam wrażenie, i chwilę wcześniej, jakoś wszyscy zapomnieli o meritum tej sprawy. Chciałem cię, Marcinie, zapytać, jak to świadczy o mediach w Polsce, że nie zajmowały się tym, co naprawdę było ważne i niepokojące wokół tej postaci, chociaż jeszcze kilka lat wcześniej to robiły. To zacznę od podsumowania, może tak nieco przewrotnie, ale w komentarzu na portalu w polityce.pl napisałem, że jeżeli ktoś nie jest dziennikarzem i dziwi się, że dziennikarze podejmują takie sprawy, to nigdy nie zrozumie natury naszej pracy. Jeżeli jest dziennikarzem, a są tacy dziennikarze, którzy również to krytykują i jakby zahukują teraz głównie Telewizję Polską, no to powinni natychmiast zmienić zawód, bo też natury tej pracy nie rozumieją. Rzeczywiście ten nasz tekst z 2016 roku był bardzo kompleksowy i świetnie udokumentowany, dlatego jakby podpisujemy się i w tym momencie w 100% pod tym, co napisaliśmy. To były bardzo poważne zarzuty, szczególnie w stosunku do samorządowca, do człowieka, który rządził jednym z najważniejszych miast w Polsce. Jakoś się ta krytyka skupiła na Telewizji Polskiej, jakiś taki front ataku Telewizji Polskiej jest, że to głównie Telewizja Polska zaszczyła, ale przypomnę, że nie tylko Telewizja Polska, nie tylko Tygodnik Sieci i portal w polityce.pl, ale także media, no, które trudno podejrzewać o sprzyjanie władzy po 2015 roku, bardzo chętnie podejmowały i tak naprawdę jako pierwsze zajmowały się sprawami gdańskimi, majątku Pawła Adamowicza, to był Newsweek. Głównie jego majątku. To był Newsweek, to była Gazeta Wyborcza, która co już dopytywała to, ile w końcu Adamowicz ma tych mieszkań i skąd wziął na to pieniądze. Akt oskarżenia rzeczywiście był i to jest kluczowa sprawa, którą w tym momencie trzeba przypominać, że
ona nie została wyjaśniona, tylko została zamknięta, dlatego że człowiek nie żyje, że Paweł Adamowicz został brutalnie zamordowany. I też trzeba powiedzieć, że dla tej śmierci, dla sposobu tego śmierci, dla okoliczności tej śmierci nie ma żadnego wytłumaczenia i nie zgadzam się na żadne niuansowanie ani przymykanie oka, nawet sugerowanie, że ktokolwiek, że dobrze się stało. Stało się źle, fatalnie, nikt przy zdrowiu zmysłowym. Nikt tego też chyba nie sugeruje, Marcinie. Ja myślę, że to jednak są już jakieś takie fekalne zachowania. Jest jakaś taka próba połączenia tego, że skoro na niego szczuliście, to się nie dziwcie, że tak to wszystko, tak to wszystko wykwitło. No nie godzę się na takie proste połączenie, tak, że pisanie z dużym natężeniem czasem o Pawle Adamowiczu doprowadziło do tego, że ktoś to zobaczył, nagle szaleniec motywowany takimi właśnie artykułami wziął nóż, wtargnął na scenę i wbił w serce Pawła Adamowicza. Pisanie częste i odpytywanie na korytarzach może nie sejmowych, gdzieś korytarzach ratusza gdańskiego. Z tego, że Paweł Adamowicz się do tego nie odnosił i nie odpowiadał. Były poważne zarzuty, a Paweł Adamowicz unikał tych pytań. No myśmy pisząc wiele tekstów też zwracali się z prośbą o udzielenie jakiegokolwiek komentarza. Ustami rzecznika, czasem żartobliwie, czasem poważnie pytanie. Odpowiadał, że nie będzie się odnosił do tych spraw, szczególnie dla naszego tytułu, bo kilka wywiadów jakby sprzyjającym mediom oczywiście udzielał. Niektórym dziennikarzom nie konsekwentnie nie odpowiadał. My jesteśmy w tym gronie. Tak? Ja bym się chciał odwołać do twojej pamięci, do twojego doświadczenia zawodowego, bo dziś bardzo często właśnie słyszymy, że to była kampania nienawiści ze strony obozu władzy, mediów, że to była jakaś nagonka. Sięgnij wstecz o kilka, 10, 20 lat. Byłeś reporterem sejmowym przed 20 laty. Doskonale pamiętasz na przestrzeni kilku kadencji, jak wygląda praca dziennikarzy. Co cię najbardziej dziwi w takim razie w tych analizach, które dziś cytujemy, które są przedmiotem tej rozmowy? Ja tutaj myślę, że są dwie rzeczy. Znaczy pierwsza, że wrzask taki skierowany przeciwko, no tutaj głównie TVP, jest próbą moim zdaniem jednak osłony Jerzego Owsiaka i tego, co on tutaj miałby do powiedzenia, czy nie ma pytań w stosunku do niego właściwie, na które powinien odpowiedzieć, o organizację tej imprezy i o taką dla mnie niezwykle niesmaczną rolę, jaką odegrał zaraz po tej tragedii. To fikcyjne de facto zrzeczenie się funkcji, takie profesjonalne, PR-owe rozprowadzenie sprawy. Tak, prezentował się jako człowiek sumienia, wstrząśnięty, a my widzieliśmy, że to jest na zimno rozgrywane. No i druga sprawa to jest przemysł pogardy wymierzony w Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczpospolitej, za który nikt nigdy nie przeprosił, za który nikt nie został rozliczony. I to jest próba takiego zawrzeszczenia tamtej sytuacji, ale my pamiętamy, no, że był ten przemysł pogardy wymierzony w Lecha Kaczyńskiego w sytuacji realnego monopolu, powtórzmy, bo te nagonki, które opisuje opozycja, zaszczuwanie ludzi, one mogą się udawać tylko jeżeli mamy monopol. Znaczy, no jeżeli mamy nawet ostre media, ale one reprezentują różne punkty widzenia, no to sytuacja osoby, która jest w centrum tego huraganu, no jest nieporównywalnie lepsza niż osoby, która jest sama naprzeciwko wrogich mediów, tak jak był Lech Kaczyński, który nie miał dużych narzędzi medialnych. Najsilniejszym narzędziem, które mogło mu sprzyjać, to było w pewnym okresie Radio Maryja. Nie miał tych narzędzi i dlatego był tak łatwą ofiarą. No. A też trochę sytuacje rzeczywiście nieporównywalne, no bo powiedzmy, no to jeżeli krytykowany był Paweł Adamowicz, no to było za co. Wiemy, że to było udokumentowane. Tak. Mówimy o człowieku, który miał poważne zarzuty. Poważne zarzuty i CBA, i prokuratura, i sądy nie wierzyły w jego wyjaśnienia, skąd wzięło się 500 000 zł. To były jakieś bajeczki o tym, że to dziadkowie sprezentowali dzieciom, dawali w kopertach jakieś pieniądze. Raz CBA się tłumaczył, że on wszystkie pieniądze trzyma na kontach, po to na 36 kontach, po to, żeby to było do sprawdzenia. Z drugiej strony mówił, że ma jakieś pieniądze poutykane w domu na czarną godzinę i jednak się okazywało, że to sprzeczne ze sobą te wyjaśnienia tej samej instytucji jakby składane. Jakie były zarzuty do Lecha Kaczyńskiego? Tam nie było nawet milimetra takiego zarzutu tak naprawdę. To były do tego, jak wygląda, jak się zachowuje, jaką czułość okazuje sobie ze swoją żoną, prawda? No takie zupełnie poniżej pasa, tak, można powiedzieć. Porównujemy jednego, tak, z najuczciwszych polityków w naszych dziejach najnowszych, czy najuczciwszego z kimś, kto ewidentnie tutaj nie miał czystego sumienia pod tym względem. No zresztą to cały taki model tej samorządowości trójmiejskiej. To wrzeszczenie, o czym mówiłeś, no ma z jakimś taką świecką kanonizacją w tym momencie niemalże Pawła Adamowicza, ma sprawić rzeczywiście, że jakby mamy zapomnieć, przestać mówić. Nie ma dyskusji. Czy tak? Zauważacie, by ktoś przeciw tej świeckiej kanonizacji protestował? Tak
gorąco, jazgotliwie wręcz, żeby wczoraj na przykład przed Bazyliką Mariacką w Gdańsku ktoś się rzucał pod nogi wdowie czy pod koła samochodów, które przyjeżdżały z ludźmi, tak, którzy chcieli go. Nie, bo tutaj jest, bo to jest za pomocą tej, nazwijmy to, kanonizacji Pawła Adamowicza, próbuje się wprowadzić tę polityczną poprawność tak naprawdę. Czyli próbuje się dać lewicy de facto narzędzie określania, co jest uprawnione w sferze publicznej, a co jest nieuprawnione. To o to chodzi. De facto próbuje się tutaj zaordynować swego rodzaju cezurę. To jest jakby, ma też ten element współczesny. Nie wolno, te porównania do, sam marszałek Grodzki porównywał się do Pawła Adamowicza. Nie wolno pytać. To jest nagonka, że są świadkowie, którzy mówią, że brał łapówki, że dawali łapówki, że uzależniał operację, czy sugerował, że jest związek między tą wizytą w gabinecie operacją. To jest nagonka. Rozumiecie, że to jest nagonka? No tak, to też jest pomieszanie pewnych rzeczy, bo niewątpliwie Paweł Adamowicz był zasłużonym samorządowcem, ponad 20 lat kierującym Gdańskiem, który rozkwitł w tym czasie, ale wszystkie miasta rozkwitły. No, w oczach większości głosujących Gdańszczan był dobrym prezydentem. Oczywiście. I oni go konsekwentnie z kadencji na kadencję wybierali i tutaj nie ma co wiedzieć. No nie, ale tutaj jakby to większości oczywiście też nie wiedzieli o pewnych interesach Gdańska, nie wiedzieli i nie chcieli się być może do dziś nie chcą wiedzieć o tym, co tak naprawdę, jakie były zarzuty wobec Pawła Adamowicza, i te rzeczy trzeba rozdzielać. Ale Marcinie, ja bym powiedział tak, że nawet ja rozumiem upamiętnienie, bo on jakby no zginął na posterunku, tak? No to jest tak. Rzeczywiście, ja rozumiem upamiętnienie. Nie mam też problemu z tym, nie że mam jest z tym problemu. W Bazylice Katedralnej. No to powiedzmy, że inna sprawa, tak? Ale no, że jakieś upamiętnienie, ale ta forma kanonizacji jest niewspółmierna no, do tego dorobku, o którym mówimy. To i ten problem wybije. Ten problem wybije, bo takie sprawy, jeżeli wprowadza się na piedestał życia narodowego, publicznego, osobę, która ma taką tutaj przeszłość korupcyjną, nawet jeżeli zginęła tragicznie, to będzie miało konsekwencje. To jest sygnał poważnego kryzysu moralnego tak naprawdę. No tak, no jest jakieś przegrzanie tej sytuacji, no, można powiedzieć, tak? No bo jakieś zasługi trzeba mu oddać, ale jednak z tyłu głowy mieć, żeby nie przeholować w tym wszystkim, wiedząc, jakie zarzuty na nim ciążyły i, tak jak mówię, niewyjaśnione, tylko śledztwo zamknięte przez jego śmierć. Padło już nazwisko w tej rozmowie pana marszałka, profesora Tomasza Grodzkiego, więc jeszcze jemu ostatnie dwie minuty poświęćmy, jeśli można. Wczoraj doszło do pewnego zdarzenia, incydentu na dziedzińcu Senatu. Profesor Grodzki, nie chcąc udzielać odpowiedzi na pytania, rzeczywiście, tak jak Paweł Adamowicz uciekał przed kamerą, akurat TVP Info, bo tylko ta telewizja chciała mu takie trudne pytania zadawać, inne duże telewizje jakoś mniej chętnie. No i doszło do zderzenia kamery. Zobaczmy ten film już teraz. Kamery TVP z panią dyrektor biura pana marszałka. To jest ten moment, tu już po zderzeniu widzimy panią uderzoną. Teraz zobaczymy to wszystko jeszcze z drugiej kamery. Wychodzi pan marszałek, zmierza do limuzyny, za nim reporter z operatorem kamery i pani dyrektor wchodzi przed kamerę, dostaje kamerą. No i co my mamy? Co my mamy w przestrzeni publicznej? Użycie przemocy fizycznej i rzeczywiście porównania Grodzkiego do Adamowicza. Co więcej, sam marszałek snuje takie porównanie, że tu mamy do czynienia z czymś strasznym. Zatrzymajmy tych szaleńców. Każdy, kto był reporterem telewizyjnym, a wszyscy siedzący w tym studio byli reporterami telewizyjnymi, wiedzą, że operatorzy, no, oni są przyzwyczajeni do takiej pracy, która polega na tym, że co by się nie działo, kręcę. I oni, nie, może są nawet szkoleni, że tam nie reagują na taki. To jest odruch, instynkt. A często też biją się, czy walczą, powiedzmy, walczą o dobre miejsce, tak? No bo jak ci pięć kamer obstawi, no to po prostu kilka centymetrów przesunięcia daje po prostu inny kąt, lepsze ujęcie. Ale w ogóle nie mieć zdjęć, to jest jedna sytuacja. I twierdzenie, że to jest jakiś zamach, no jest kuriozalne. To jest właśnie też psucie bardzo standardów. Natomiast z drugiej strony operator powinien przeprosić, albo reporter powinien powiedzieć przepraszam. Albo po prostu przepraszam, uważam, i kręcimy dalej, nawet można powiedzieć, tak, i w tym momencie nic się nie stało. No ktoś, kto nigdy nie był w Sejmie i nie widział tej pracy, mógłby być tym oburzony albo mówić, że tutaj jest jakaś agresja, to jest przypadek, to jest być może potrącenie, za co można przeprosić, tak jak się człowieka potrąci na ulicy i się go przeprasza. Warto na Twitterze czy na Facebooku prześledzić taką dyskusję operatorów, którzy pracują
pracują w Sejmie od lat. Oni mówią, że gdyby za ich pracę próbowano ich karać odebraniem akredytacji, to nie mieliby jej już od lat po prostu, bo takie rzeczy się w Sejmie zdarzają. Nie ma w tym żadnej brutalności, to jest po prostu normalny element pracy dziennikarskiej, dziwiący chyba tylko tych, którzy naprawdę nie wiedzą, o co chodzi i nigdy w Sejmie nie byli. I dodajmy, bo znamy część z tych operatorów, nie są to wielcy miłośnicy obozu władzy a właściwie wręcz dzisiejszej telewizji publicznej, a właściwie wręcz przeciwnie. A tu zrobiono z nich takie oddziały zbrojne, tak, które uderzają na przeciwników politycznych. Bardzo dziękuję. Jacek Karnowski, Marcin Wikło, sieci w polityce w Polsce. Dziękuję.pl. Dziękuję państwu już teraz naprawdę. Do zobaczenia za czas jakiś, a za chwilę kto inny na moim miejscu, ale równie ważne, gorące pytania.